Serca moje, sprawdziłam, sprawdzam codziennie. Wszystko, co przychodzi z zewnątrz, to posiłek na niby. Łykanie powietrza, picie niewidzialnej herbatki z filiżanki dla lalek. Mamy wewnątrz, każdy z nas, perpetuum mobile. Maszynę, która tam jest od początku. Zakurzona, nieużywana, ukryta pod stertą szmat, cała w pajęczynach. Jak to się odpali, działa już zawsze, bez przerwy, do końca. Stąd pochodzi wartość, miłość wyzuta z oczekiwań, godność nie do odebrania, szacunek, na który nie trzeba zasłużyć. Gdy maszyna pracuje, kochamy cię Kaśka, to trzy słowa, które nie są w stanie odkapsulować sodówki w głowie, nie karmią. A jesteś Kaśka nikim, to ryk wzburzonych fal na powierzchni oceanu, podczas gdy Kaśka kontempluje jego głębie i ciszę, bo jest z niego, jest nim. Jak te fale, które myślą, że są sztormem, każda w poczuciu indywidualności, a przecież są i zawsze były potęgą oceanu. Straszliwie to metaforyczne, ale nie potrafię tego jeszcze opisać inaczej. Pewnie jak większość ludzi lubicie dowody naukowe, twarde najlepiej. Nie mam niczego takiego, bo dowody przynależą do świata, w którym oczekiwania budują codzienność, a miłość jest transakcją. Mam tylko czucie. Jest nas więcej, to pewne. Trzeba się niejako wznieść powyżej głowy, w której wszystko wydaje się tak cholernie istotne i prawdziwe do bólu. I jest realne, bolesne, żywe, gdy więzi nas czaszka. Mnie z czaszki uwolnił cios tak mocny, że odłupał jej fragment, wystarczający, by zrozumieć, że było mi ciasno, że jestem znacznie większa, że jak piszę w piosence Predato Przywry, wiem przecież, że jestem gigantem, gdy bezcielesna, w istocie nie dotknięcia, mnie mieści tylko wszechświat. Jestem nieporadna w słowach, nie umiem jeszcze znaleźć odpowiednich, ale tak bardzo pragnę, żebyście mi zaufali, z pozoru obcej, że wy też, ty i ty też. Wspaniale byłoby umieć komunikować się niewerbalnie, niejako sczytywać siebie prawdziwych po przyzwalającym skinieniu głowy albo przystawieniu czoła do czoła. Nieidealnych, w drodze do poznania, nieufnych, zabiedzonych emocjonalnie. Wierzę, że prawda w połączeniu z głębokim szacunkiem do drugiego człowieka może być spoiwem, które przytrzyma nas przy sobie, gdy zacznie bujać, gdy pojawią się turbulencje, gdy słabsze wychyli nos z piwnicy, gdy wyrwie się z nas skowyt wywołany nawrotem dawnego bólu. Na razie nie umiemy niewerbalnie, ale możemy się zdobyć na odwagę, by opowiedzieć siebie w rozmowie. Jeśli pojawi się odwaga, to jeszcze trzeba zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi przyjąć prawdę drugiego, dać mu bezpieczną przestrzeń do wylądowania. Można się zgłuszyć alkoholem, narkotykami, zakupami, seksem, grami, serialami. Można ćpać ludzi, wysysać z nich soki, energię, podróżować, jeszcze więcej pracować, a nawet zająć się pomaganiem czy walką o lepszy świat, szprycować się feminizmem, grzać do utraty przytomności wszelkie odmiany aktywizmu, wciągać Polskę, wcierać w dziąsła głodującą Afrykę, jechać na pigułę Chrystusa. Wszystkie chwyty dozwolone, byle być co najwyżej gościem w sobie, a najlepiej nie bywać w sobie wcale. I teraz rzućmy hasło związek. Wystarczy nieobecność jednego, by pełnia możliwości, jaką niesie relacja, nie mogła się zrealizować, a w moim odczuciu żyjemy w czasach, w których za ręce chwytają się jednakowo nieobecni, jednakowo zabezpieczeni przed czuciem. Pijanymi umysłami próbują organizować codzienność, bełkoczą do siebie, nazywając to rozmową, chwiejnym krokiem prowadzą dzieci ku dojrzewaniu. Idą, zataczając się przez życie, by ostatecznie dotrzeć do brzegu Styksu, przeprawić się na drugą stronę i może nareszcie, bezcieleśni, bezosobowi, otrzeźwieć. Kiedy już jesteśmy w trybie ucieczki od siebie, w narkozie, straszliwie trudno o refleksję, że jest nienaturalnie, nieprawdziwie. Jak w klasycznym uzależnieniu wjeżdżają mechanizmy wyparcia, racjonalizacji i zaprzeczenia. Zajeżdżam się w pracy, bo trzeba na to wszystko zarobić. Piję, żeby się zrelaksować. Ćpam, żeby raz na jakiś czas odpiąć wrotki, zapomnieć o presji. Przepijam pensję na szmaty, bo coś mi się chyba od życia należy. Walę seriale do rana, bo to świetne produkcje. Plecak mam w pogotowiu, bo podróże kształcą. Jestem aktywistką, bo zależy mi na lepszym świecie. Pieprzę się, bo naprawdę uwielbiam seks, bo go potrzebuję. Ucieczka w duchowość jest stopień wyżej i szczególnie trudno się połapać, że może być zwykłym znieczulaczem. Ba, jeszcze podstępniej działa, bo można wręcz mieć wrażenie, że człowiek nareszcie się przebudził i wprowadził do siebie z meblami, a klęczy, wpatrzony w figurę, tańczy do dźwięku mis tybetańskich, łamie sobie język na klepaniu obcojęzycznej mantry, pali świeczki aniołom, równie oddalony od sedna jak dawniej. Jak w takim stanie poczuć drugiego człowieka?
Jak go dotknąć zdrętwiałymi palcami, odebrać przez skórę impuls, jaki nam wyśle? Jak go zobaczyć przez wszystkie warstwy, gdy swoich mamy tak gruby kożuch, że tylko one mogą się o siebie nawzajem poocierać?